Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku na temat Battlefielda 2042, a dzisiaj chcę wam przedstawić zdanie DICE, a konkretnie pani Rebeki Kołtas, która jest menedżerem generalnym w DICE w Sztokholmie, która to udzieliła dosyć ciekawego z jednej strony, z drugiej mniej wywiadu na temat tego, co tak naprawdę podziało się z Battlefieldem 2042, czemu wyszło tak jak wyszło przy premierze, na czym DICE skupia się aktualnie i jakie ogólnie mają plany w stosunku do całej marki, jak i do najnowszej części serii. W tle natomiast dzisiaj będziecie widzieć rozgrywkę nagraną przeze mnie, a grałem kuszą, którą można odblokować w Battle Passie. O samej kuszy opowiem pod koniec materiału, gdy uporamy się z tymi ważniejszymi rzeczami. Jak zawsze komentarze są dla Was otwarte w kwestii tego, co myślicie na temat wypowiedzi pani Rebeki. Jak zawsze zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeżeli materiał się spodoba, albo łapki w dół, jeżeli nie. Zaczynajmy. Parę filmów wstecz zrobiłem wam film z Battlefielda 2042, w którym mówiłem o pewnym twitterowym przecieku, na którego podstawie dziennikarze branżowi wyciągali wnioski, że Battlefield 2042 aktualnie jest pozostawiony trochę bardziej samemu sobie i ogólnie rzecz biorąc samo DICE oraz Electronic Arts ma aż tak bardzo tego Battlefielda 2042. Nie wspierać. Nie chcę postrzegać tego wywiadu, który został udzielony jako pewnego rodzaju damage control, natomiast warto brać pod uwagę, że rozmowa ta została przeprowadzona tydzień, może max dwa tygodnie po tych plotkowych doniesieniach, jakoby przy Battlefieldzie 2042 pracowało stosunkowo niewiele osób. Sama rozmowa została przeprowadzona na 30-lecie DICE, tak to już 30 lat i 20-lecie całej serii Battlefield. Pani Rebeka Kołtas dołączyła do DICE w grudniu już po całej tragicznej premierze gry i jak sama mówi, grudzień był bardzo ciężkim okresem. Wszyscy byli rozczarowani, społeczność DICE oraz gracze. Rebeka, bo będę mówił po imieniu, pozwolicie, usprawni to parę rzeczy, zaznaczała natomiast, że sprawy mają się teraz wewnętrznie zdecydowanie lepiej i prace cały czas idą do przodu. Pierwszą rzeczą, jaką DICE zrobiło po tej premierze i po tym, jak pani Rebeka dołączyła do ekipy, to szczegółowa analiza przede wszystkim premiery i tego, co zagrało oraz tego, co było zepsute w całym tym procesie zarówno premiery, jak i tworzenia gry. W dogłębnej analizie brało udział DICE, EA Göteborg, Criterion oraz Ripple Effect, kiedyś DICE LA, które między innymi naprawiało chociażby Battlefielda 4 i ogólnie DICE LA zajmowało się raczej naprawianiem Battlefieldów. Cały proces analityczny trwał, jak mówi pani Rebeka, 2 miesiące i po wyciągnięciu tych wszystkich wniosków zostały wprowadzone zarówno w struktury studia, jak i całego procesu aktualizacje co do tego, jak grę poprowadzić dalej, jak w dalszym ciągu tytuł wspierać. Moim zdaniem to, co wam teraz mówię, należy traktować z delikatnym przymrużeniem oka. Oczywiście nie sugeruję tutaj, broń Boże, nikomu jakiegokolwiek kłamstwa, czy też jakiejś złej woli, ale wiadomo, że raczej tego typu wystąpienia, tym bardziej biorąc pod uwagę takie rocznice jak 30-lecie, 20-lecie, mają zrobić więcej PR-owo pożytku niż komukolwiek zaszkodzić. Prawda zazwyczaj leży po środku w tym wszystkim, co mówi zarówno pani Rebeka, jak i chociażby wcześniejsze przecieki o wspieraniu Battlefielda 2042 bardzo małą ilością deweloperów. Natomiast w tej pierwszej wypowiedzi to, co zwróciło moją uwagę najbardziej, to dwie rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli wierzyć temu wszystkiemu, co tutaj dzisiaj wam powiem, to te wszystkie kwestie oraz przede wszystkim 2 miesiące analizy. 2 miesiące, teoretycznie biorąc pod uwagę to, że wszyscy w DICE pracują przy grze w dalszym ciągu, o czym powiem za chwilkę, to bardzo długi czas. Szczerze mówiąc, nigdy nie pracowałem w takim korporacyjnym środowisku, tym bardziej nigdy nie zajmowałem się tworzeniem gier, projektowaniem i jakąkolwiek analizą z tego związaną. Jestem prostym youtuberem, jestem prostym graczem battlefieldowym, który przez te tytuły gdzieś tam się przewinął i ma jakieś swoje zdanie na wiele tematów stricte środowiskowych, stricte technicznych, battlefieldowych
i gdzieś tam w głowie mam jakieś konkretne rozwiązania danego problemu, które można byłoby wdrożyć w moim mniemaniu od razu. To oczywiście nie jest takie proste, natomiast te 2 miesiące to dosyć długi okres, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że te 2 miesiące teoretycznie można byłoby poświęcić na dopracowanie gry, nie łatanie jej, co trwa praktycznie do teraz, a na zaprojektowanie czy też wypuszczanie nowej zawartości, bądź też więcej tej zawartości w samym sezonie pierwszym. Na bezpośrednie pytanie, co było przyczyną takiego, a nie innego obrotu sprawy w trakcie premiery i całkowitej jej tej premiery nieudanej, pani Rebeka odpowiedziała, że to bardzo złożony proces i było po prostu wiele rzeczy, które się do tego przyczyniły. Przede wszystkim Rebeka wskazuje na problemy organizacyjne w samym DICE. Tak jak wiecie, tak jak słyszeliście, bardzo wiele osób ze starego trzonu studia po prostu w pewnym momencie odeszły, w tym bardzo ważne 4 osoby na stanowiskach kierowniczych, czyli menedżer główny, człowiek odpowiadający za zawartość, człowiek odpowiadający za design, za sam projekt gry oraz producent wykonawczy. Do tego wymieniana jest pandemia, czyli konieczność pracy nad wieloma kwestiami w domu. Rebeka stwierdza również, że od momentu analizy do chwili obecnej zarówno studio w Sztokholmie, jak i zespoły pod pieczą Vince'a Zampelli czy też Markusa Lehto pracowały i pracują w dalszym ciągu nad usprawnianiem procesów, aby jednocześnie można było wydawać nową regularną zawartość do gry w postaci tych dodatków czy też sezonów, zadań tygodniowych, tak aby można było to robić, jednocześnie grę naprawiając. Następnie poruszono w rozmowie kwestię bardzo małej ilości zawartości do sezonu pierwszego i tego, na ile w ogóle planowane jest wsparcie Battlefielda 2042, na co pani Rebeka odpowiedziała, że nie wszystko jeszcze zostało ogłoszone, jeżeli chodzi o sezon pierwszy. I to akurat zgadza się z tym, co mówiono na wcześniejszych pokazach tego sezonu, że poza tą zawartością, która była, w trakcie tych 3 miesięcy mają zostać wprowadzane jakieś inne zmiany, mają zostać dodawane różne rzeczy. Poza tym stwierdzono, że ogólnie DICE oraz Ripple Effect są całkowicie w projekt ratowania i naprawiania Battlefielda 2042 zaangażowani. Nie zostały podane natomiast wprost liczby, czy też jakiekolwiek wartości, które miałyby wprost nam powiedzieć, ile tych osób pracuje, nawet czy jest to 50%, 90%, 100% czy 20%. Jedyne co padło, to to, że jest to po prostu większość. Rebeka zaznacza również, że to wszystko, co dzieje się z Battlefieldem 2042, poza tym, że gra jest naprawiana i że starają się zrobić z nią to, czym powinna być od początku, to również podwaliny pod kolejne lata, pod kolejne części serii, że to wszystko, co jest robione teraz, ma zaprocentować w przyszłości. W jeszcze innym artykule padło dosyć ciekawe stwierdzenie, bo pani Rebeka powiedziała, że pracują teraz tylko nad Battlefieldem 2042, że nie ma czasu na cokolwiek innego w kontekście na przykład pojawienia się kolejnych części Mirror's Edge. Stwierdziła również, i tutaj cytuję, że w ciągu 3 lat ogólnie DICE oraz Battlefield chce być takim głównym hubem, chce być takim FPS-em, doświadczeniem FPS-owym, Battlefieldowym na najwyższym poziomie, takim jakim Battlefield zasługuje, aby być z uwagi na te 20 lat obecności i z uwagi na ten dosyć kiepski początek 42. 3 lata. Ciekawe, skąd się wzięła ta data. Czyżby była mowa o kolejnej części w rozumieniu tych 3 lat? Zobaczymy. Ja osobiście temu wszystkiemu kibicuję. Nigdy nikomu źle nie życzyłem. Nie życzę źle również całej serii, bo jest to moja ulubiona seria. Nie życzę również wszystkim nowym twarzom, które są zaangażowane w to całe naprawianie i tworzenie nowych Battlefieldów. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to są tak naprawdę wszystko tylko słowa. Na słowach już nieraz się gdzieś tam bardziej albo mocniej przejechaliśmy, czy to w życiu prywatnym jakimś, czy to w życiu gracza naszego Battlefieldowego. Na pewno ta premiera Battlefielda 2042 wydaje mi się, że wszystkich nas czegoś nauczyła. Po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby nie ufać w zwykłe, puste słowa, a ten wywiad, mimo tego, że jest na pewno ciekawy i wiele rzeczy fajnie poczytać, posłuchać, to w dalszym ciągu tylko słowa i warto się skupić przede wszystkim na czynach.
Warto też mieć tam gdzieś z tyłu głowy fakt. Wydaje mi się, że jeżeli mowa o tym ciągłym wsparciu i o pracy nad Battlefieldem 2042, to raczej nikt by nie powiedział, że ej, kończymy współpracę z Battlefieldem i już nad nim nie pracujemy, bo przecież wiele rzeczy w sklepie na przykład będzie można kupić, więc sama gra teoretycznie może też jeszcze trochę pieniędzy dla DICE i dla Electronic Arts zarobić, więc raczej tutaj wszystkim w Electronic Arts oraz w DICE zależy na tym, aby graczy też trochę uspokoić i pokazać, że jednak to wsparcie będzie wielomiesięczne. Przypominam, że jest obiecany rok wsparcia na 100%, czyli te 4 sezony. A co po tym roku? To konkretnie nigdzie nie zostało powiedziane, nie zostało też zdementowane, że tylko na tym jednym roku ma się skończyć. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo tutaj zależy od tego nowego studia w Seattle, które powstaje od pracy pana Vince'a Zampelli oraz Markusa Lehto, nawet więcej niż od samego DICE w Sztokholmie i pani Rebeki Kołtas. Dajcie mi znać koniecznie, co o tym wszystkim myślicie. Jak zawsze źródła macie w opisie, a konkretnie link do artykułu, link do tej rozmowy. No a jeżeli chodzi o samą kuszę, to w sumie wiele tutaj mówić nie trzeba. W Battlefield 3 była ona gadżetem, więc raczej nie zawsze traktowało się ją jako broń główną. Tutaj w Battlefield 2042 już tą bronią główną jest, co też sprawia, że trzeba być bardzo, bardzo celnym w ogóle z nią biegając. Na bardzo bliski dystans zachowuje się praktycznie jak shotgun, czyli na jednego hita ściąga od razu, z dalszej odległości na hita ściąga w głowę, a w klatę zabiera około, może trochę więcej niż 60%. Tak jak mówię, to wszystko zależy od odległości między wami a przeciwnikiem. Daje ona dosyć sporo frajdy i zabawy z biegania nią, ale na dłuższą metę raczej bym nie sugerował, aby traktować ją jako coś więcej niż tylko ciekawostkę. Natomiast na pewno warto wypróbować chociażby bełty wybuchające na nowej mapie Exposure w środku góry, bo dosyć łatwo można farmić fragi. Także moi drodzy, bardzo wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie, Kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.